z dobrym zespołem i tutaj zdawaliśmy sobie sprawę, że zmiana trenera podziała bardzo mobilizująco na zespół Floty i tak było. Optyczną przewagę na pewno Flota tutaj miała. My się nastawiliśmy na kontratak. Kilka momentów takich było, że można było ciut lepiej się zachować, kilka dośrodkowań też ciekawych, ale to było za mało, żeby dzisiaj wygrać. Ten punkt szanujemy, bo na wyjeździe punkt, ze względu na to, w jakiej jest się sytuacji, to jest dość dobrym wynikiem, a po drugie, dzięki temu remisowi mamy lepszy bezpośredni stosunek spotkań z Flotą. Dziękuję bardzo. No i trener gospodarzy, pan Tomasz Kanwalski, którego oczywiście witamy. Dzień dobry. Ja myślę, że mam podobne uczucie jak kibice. Jestem zawiedziony. Zawiedziony tym, jak ten mecz wyglądał, tym, jakim wynikiem się ten mecz zakończył. Jedno trzeba powiedzieć, że było to spotkanie bardzo wyrównane i myślę, że jedna bramka mogłaby tu zadecydować o tym, kto wygrał. Z jednej strony cieszę się, że nie straciliśmy bramki po jakimś stałym fragmencie czy po kontrze, bo darmochwał siał spustoszenie wśród naszych obrońców. Ale z drugiej strony też martwi mnie to, że no nasza siła ogniem była w tym dniu słaba i ilość stworzonych sytuacji podbramkowych była no, bliska zeru. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy są jakieś pytania? Jedna rzecz, co chciałby pan zmienić do przyszłego meczu, w grze tego zespołu? O Jezus. Za dużo jest tych elementów, co warto by było powtarzać z tego, co dzisiaj, to by było łatwiej odpowiedzieć. Na pewno cieszę się z jednego faktu, że następny mecz jest dopiero w niedzielę i zdążymy spokojnie odpocząć po tym meczu i spokojnie przeanalizować i poszukać innych rozwiązań, żeby Flota była zespołem, który będzie z większą łatwością dochodził do sytuacji bramkowej i w końcu padnie ta upragniona zwycięska bramka. Czeka nas trudne spotkanie, ale wierzę w to, że jedziemy tam zagrać dobry mecz i powalczyć o pełną pulę punktów z drużyną, która ma podobne cele, jest w podobnej sytuacji co my. Brakuje nam bardziej siły ognia, czy bardziej pomocy? Jedno i drugie. No, z konieczności plany na ten mecz, przychodząc tu we wtorek miałem inne, ale tak się poukładały losy niektórych piłkarzy, że optymalnych pomocników musiałem wystawić na skrzydła i nie ma co ukrywać, że no, ta gra w środku nie wyglądała tak, jakbym sobie tego życzył, ale zobaczymy. No, mam takich piłkarzy, jakich mam. Piłkarze ci bardziej kreatywni są, jak na tą chwilę, kontuzjowani. Musimy sobie z tym poradzić. To jest pytanie do obydwu trenerów właściwie, bo już po ognisku doszło do nerwowości, przepychanki między piłkarzami. Rozumiem, że będzie jakaś rozmowa z nimi, bo tam poszły kartki, tak? Były dwie. W każdym zespole jakby chyba niepotrzebny, prawda? Jeżeli ja mogę zacząć, to zdecydowanie niepotrzebnie i to trzeba wyjaśnić takie sprawy, bo gramy o życie tak naprawdę i każda żółta kartka za taką głupotę, no to może nam skrócić kadrę, która na papierze wygląda dość szeroko, ale w rzeczywistości gra dwóch młodych chłopaków i my nie możemy już sobie pozwolić na to, żeby jeszcze tutaj się gdzieś osłabić. Z mojego punktu widzenia Marifowicz zachował się jak piłkarz po zremisowanym meczu, gdzie oczekiwania były dużo większe, no frustracja i być może jakaś mała otoczka słowna doprowadziła do tego, że ta sytuacja się tak zakończyła, ale warto podkreślić też rolę sędziego, który nie oszalał, nie wykartkował po czerwonej karce, bo ta sytuacja nie wymagała takiego zachowania. Tu właśnie też trzeba pochwalić sędziego, żeby trzymał ciśnienie w tej sytuacji, bo mógł nam dać po trzy żółte kartki, może to w konsekwencji kogoś by była czerwona, może ktoś by następny mecz miał tego. Tutaj to ciśnienie zostało jakby utrzymane. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze? Proszę bardzo. I co jest z Sebastianem Olszarem i jak wygląda sytuacja z zawodnikami kontuzjowanymi? No, Sebastiana Olszara w czwartek dopadł jakiś tajemniczy wirus. W czwartek wylądował też w szpitalu, stracił praktycznie prawie przytomność. Wczoraj wrócił ze szpitala do Świnoujścia, nie byliśmy w stanie jego, że tak powiem, postawić na nogi, bo wiązało się to z wysokim ryzykiem stanu jego zdrowia. Kolendowicz, kwestia tygodnia, dwóch, podobnie śpiączka. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze? Jeżeli nie ma więcej pytań, dziękujemy bardzo.